Hej, siemano mordeczki, witam was. Bardzo serdecznie z tej strony Major Hussein. Co dzisiaj? Dzisiaj recenzja. Proszę państwa, skończyłem serię, trylogię gry God of War na PS3. Mózg rozjebany. Rozjebało mi czachę. Czacha mi dymi jeszcze trochę. Na wstępie powiem wam, że to jest naprawdę zajebista, fenomenalny slasher w mitologii greckiej. Co tu dużo mówić? Gra jest zajebista po prostu. Przygotowałem sobie do każdej gry jedną karteczkę, na której jest takie najważniejsze sprawy, o których będę mówił. Jedynkę i dwójkę, one wyszły oczywiście na PS2, ale ja je przechodziłem. To jest na PS3 Remastered. Taki God of War Collection, trochę słońce napierdziela, nie wiem czy będzie dobrze. Musiałem trochę tak przestawić, trochę burdel jest u mnie. Za dużo burdelu widać, ale niestety no, na razie nie mam innej możliwości, jak tej kamerki ustawić. Może będzie ok. Dobra, nie ma co przedłużać. Stefan puści wam zaraz intro, a ja będę się przygotowywał do zrecenzowania pierwszej części gry God of War. Tak więc ja tu stopuję interko i zaczynamy część pierwszą. Ok, jesteśmy z powrotem i zaczynamy część pierwszą. Ogólnie przygotujcie się, że jeżeli chcecie obejrzeć do końca, na pewno trochę czasu minie, zanim to wszystko zrecenzuję. Normalnie jedną grę pitole jakieś 20 minut, a tu mamy 3. Nie wiem, w ilu się zamkniemy. Ok, na wstępie dodam, że oczywiście nie mam żadnych materiałów z God of War'a, ponieważ pierwsze dwie części przechodziłem w okolicach wakacji 2014, a God of War trójkę przeszedłem jakoś niedawno, ale nic nie nagrałem. Miałem odłączoną nagrywarkę, nie chciało mi się nagrywać, dlatego będę tylko pitolił. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. Tutaj to akurat jest taka jakby instrukcja z God of War 3. Tu mamy opis Znaczy fabuły, może nie fabuły, ale takich najważniejszych ciekawostek, najważniejszych rzeczy z dwóch części i początek jakby trójki. Więc będę się trochę tym wspomagał, wspierał. Na początek, o co chodzi w God of Warze? God of War. Poznajemy Kratosa, który był kapitanem armii Sparty. Jakimś dowódcą, czy czymś tam. Wojownikiem ogólnie był. Na koniu jeździł. Siedzę na koniu. I słuchajcie, Ares bezczelnie wprowadził go w jakiś dziwny stan, oszukał go czy coś i kazał mu zabić. Znaczy, może nie tyle co kazał, ale. No właśnie, jak to dobrze powiedzieć? Jakoś nie przygotowałem tej mowy, tylko napisałem sobie, o czym mam mówić. Po prostu omamił go, może to jest dobre słowo, omamił Kratosa, by zabił swoją żonę i córkę. W potężnym szale zabił swoją rodzinę. No i po prostu się Kratos wkurwił do tego. Mamy pokazane, jak Ares w wielkiej postaci niszczy miasto bodajże Ateny, czy może jakieś inne. Tutaj może być błąd z mojej strony,
dokładnie nie pamiętam, niszczy miasto. Jako, że chcemy uratować to miasto, chcemy po prostu zabić Aresa, do tego żądza zemsty na Aresie potęguje to. I co musimy zrobić, by pokonać Aresa? Musimy odnaleźć puszkę Pandory, która jest uwięziona, schowana na plecach Tytana Kronosa. No i po prostu przemierzamy różne lokacje, zabijamy potęgi potworów, potęgi potworów, wiele, wiele potworów, wiele zastępów potworów nawet, by uzyskać dostęp do puszki Pandory. No i oczywiście otworzyć ją. Gdy otworzymy puszkę Pandory, powiększamy się, stajemy się na równi z Aresem i zabijamy Aresa. Jeżeli chodzi o fabułę, to by było w sumie na tyle, ponieważ zabijamy Aresa, stajemy się bogiem wojny, ponieważ Ares, jeżeli ktoś nie wie, jest greckim bogiem wojny. No i po prostu zastępujemy go, wchodzimy na jego stołek. I to było w sumie, jeśli chodzi o fabułę, tyle z jedynki. Grafika. Widać, że to było wiadomo, 2005 rok. Grafika jak na 25 rok, bardzo dobra. Chociaż powiem wam, że konwersja, jeżeli zrobili to na PS3, wyglądało ciut lepiej. Ja w God of War 1 nie przychodziłem, tylko trochę sobie pogrywałem na PlayStation 2. No to tam była masakra. Widać było, że to jest PlayStation 2, no wiadomo, cudów nie ma, tak, ale zapewne w 2005 roku to robiło wielkie wow. Domyślam się, że na pewno tak było, chociaż tego nie pamiętam. W 2005 roku to ja PlayStation 2 nie miałem. No ale widać, że kiedy go skonwertowali na PlayStation 3, dodali HD, wyższa rozdzielczość tekstur, naprawdę ładnie to wygląda i przyjemnie się w to gra. Gameplay, słuchajcie, zajebiste combo, jest to slasher, tak, czyli napierdzielamy ile wlezie, liczymy tylko, patrzymy na licznik kombosów, ulepszamy swoje bronie. Broń, którą mamy, są to takie, kurczę, nie pamiętam, bo tam niby w każdych częściach miecze wyglądały tak samo na takich łańcuchach, ale każdy się nazywały inaczej. W każdej poszczególnej części jakieś tam ostrza wygnania były, ostrza tytanów, a w jedynce, kurde, nie pamiętam jak się to nazywało. Miecze ogólnie dostaliśmy od Aresa, jeżeli dobrze pamiętam. Kurczę, dawno przechodziłem to, prawie rok temu, tak? Można było trochę zapomnieć. Jeżeli o czymś zapomniałem, to przepraszam. Wybaczcie. Co tu dalej mamy? Co tu napisałem? Tak, upgrade przedmiotów to już chyba powiedziałem. Każdą broń, jaką mamy, możemy ulepszać poprzez, gdy gramy w świecie gry. Mamy takie skrzynki, jedne z zielony są. Ach, się zarąbałem znowu. Mamy kulki. Orby się nazywają. Zielone dają nam życie, niebieskie dają magię, bo mamy różne magie, różne skille. I czerwone orby są do upgrade'u broni. Orby są pomieszczane, dostajemy za zabicie potworów, przeważnie czerwone. Czasem i z niektórych takich większych potworów dostajemy również zielone albo i niebieskie. I oczywiście też orby są zamknięte w skrzyniach. Tych skrzyń jest naprawdę sporo i do końca gry, czy przed finałową walką, już miałem wszystko ulepszone na maksa. I każdy poziom broni daje nowe kombosy. Kombosy są przeważnie pokazane, jak wykonać ten kombos. Nie ma żadnego problemu z ćwiczeniem godzinami, żeby wbić jakieś kombo. Nie ma żadnego problemu. Tam przeważnie za cztery klawisze są do zrobienia. Nie ma żadnego problemu. To nie jest Tekken, wiadomo. Upgrade broni, tak. Minusy, jeśli chodzi, no to na pewno
strasznie mały czas na kutę, jeżeli wyskoczy, czyli quick time eventy, tak? Jeżeli mamy jakiegoś potwora, czasem zdarzy się, że musimy wcisnąć jakąś określony jakiś klawisz, by wykonać jakąś akcję. Jeżeli tego nie zrobimy, to potwór nas złapie i odrzuci. Przeważnie tak jest. Albo zabije. Przeważnie w takich bossach to albo zabijają, albo odrzucają i trzeba od początku nawalać, nawalać, żeby znowu na przykład na niego wskoczyć. No jeżeli pojawi się klawisz, to od razu trzeba go wcisnąć, bo nie wiem, tam sekundę czy dwie, może za dużo 2 sekundy. Dokładnie nie pamiętam. Potem w kolejnych częściach już wydłużyli te quick time eventy, ale w jedynce to było, no powiem wam, że krótko. Jeżeli się zarąbałem, wcisnąłem inny klawisz, to musiałem od początku. No to trochę monotonne było, wiadomo, żmudne. Czasówki, o Jezu, jak ja tego nienawidzę. W każdej grze nienawidzę po prostu czasówek, a tutaj są masakryczne. Ponieważ przeważnie są takie czasówki, że idzie się do jednego pokoju, bierze się dźwignię i trzeba zapierdzielać 2 km, żeby wskoczyć za jakąś bramę, co ta dźwignia otworzyła. Jest to straszne, strasznie męczące, ponieważ wielokrotnie nie udawało mi się zdążyć. Musiałem wracać, a tych czasówek jest naprawdę sporo. Często były takie też czasówki pod wodą. Pamiętam, że tam w Królestwie Posejdona było coś takiego, w świątyni Posejdona było coś takiego. Jest to męczące. Strasznie. Błędy. Błędów nie widziałem. Naprawdę bardzo dobrze dopracowana gra. I powiem wam więcej. W żadnej części God of War nie uświadczyłem jakichś strasznych błędów. Albo ich chyba nie pamiętam, albo po prostu ja nie miałem. Według mnie naprawdę bardzo dopracowana część, znaczy wszystkie części bardzo dobrze dopracowane, jest to ekskluzyw na PS3, wiadomo, dlatego no, błędów nie uświadczyłem. To jest to oczywiście na plus. Moja ocena 9, równe 9, za naprawdę dobrą grę, za naprawdę dobrą fabułę i dwa minusy, oczywiście za czasówki i za krótkie kute. Quick time event. Przechodzimy do części drugiej naszej recenzji. God of War 2 z 2007 roku. Fabuła. Gdy jesteśmy już bogiem wojny, fabułę za dobrze nie pamiętam. Tak już wiem. Zeus ogólnie się wkurzył na nas, ponieważ widzi naszą potęgę, potęgę Kratosa, i zaczyna się obawiać, że zawładnie Olimpem. Dlatego postanawia zdradziecki pomysł odebrać mu całą moc, jaką miał Kratos. I po prostu zrzucić do Hadesu. Z Hadesu oczywiście się uwalniamy, znaczy wydostajemy Gaia nas, jeśli dobrze pamiętam, Gaia nas, Matka Ziemi, Tytan Ziemi, te sprawy może kojarzycie z mitologii. Pomaga nam wydostać się z Hadesu. I co robimy? Opowiada nam o siostrach przeznaczenia, które tkają magiczne krosno, nicie przeznaczenia, nicie przyszłości, coś takiego. I naszym zadaniem w God of War 2 jest odnalezienie tych sióstr przeznaczenia, by cofnąć się do czasu, gdy Zeus nas chce zabić i po prostu postarać się jego zabić. Jednak to się nie udaje, ponieważ gdy mamy już wykonać ostateczny cios po finałowej walce, naprawdę męczącej i trudnej, zjawia się Atena, nasza przewodniczka, zjawia się Atena i
zasłania swoim ciałem swojego ojca, Zeusa. No i niestety Kratos w szaleńczym szale, w trakcie swojego szału, chcąc jak najszybciej dokonać swojej zemsty na Zeusie, niestety trafia Atenę. Atena umiera oczywiście, tak? A ostatnim tchnieniem mówi, dlaczego Zeus tak się na nas wkurwił. Okazuje się, że jest naszym ojcem. Czajcie to? Jesteśmy bękartem Zeusa. I po prostu Zeus nas się bał, ponieważ myślał, że po prostu zgładzimy go. Tak więc tak. Czekaj, jeszcze do fabuły. Ale to może później czy teraz? Nieważne. Damy teraz. Kiedy wkurzyliśmy się na to, że Zeus po prostu spieprzył, stoimy nad zwłokami Ateny, cofamy się jeszcze raz, znaczy cofamy się do miejsca, gdzie jest to magiczne krosno tych sióstr przeznaczenia i cofamy się do wielkiej wojny tytanów z bogami. Gadamy wtedy z Gają, cofamy wszystkich, znaczy bierzemy wszystkich tytanów, sprowadzamy do czasu, do tego zwykłego czasu, tak? I tytani nam pomagają wejść na Olimp, by rozpieprzyć cały Olimp, bo Kratos chce dalej się mścić i rozpieprzyć, rozwalić, zabić wszystkich bogów, by dokonać swojej zemsty. Okej, odnośnie grafiki. Grafika, no widać, że jest lepsza niż w God of War 1C. 2 lata niby tylko różnicy. No fakt, że nie widziałem tej gry na PS2, ponieważ jej nie przechodziłem na PS2, tylko widziałem to na PlayStation 3. Nic nie widać, teraz widać. Na PlayStation 3. Wygląda to naprawdę ładnie. Tak jak mówię, w HD oczywiście. Lepiej to wygląda niż God of War pierwszy. I naprawdę przyjemnie się gra. No bo taka zajebista gra, oczywiście. Nawet się zrymowało. Gameplay. Jeszcze więcej kombosów mamy. Oczywiście nowe bronie. Do naszego ekwipunku dostajemy chyba łuk, jeśli dobrze pamiętam. W którymś tam momencie dostajemy łuk, z którego można strzelać. Jeszcze jakieś moce chyba są. Nie pamiętam. Kompletnie nie pamiętam. Ale czy to jest takie ważne? Dłuższe kute, tak. Mamy wydłużony czas quick time eventów, co jest na pewno na plus. Na minus co jest? Oczywiście czasówki. Ponownie czasówki takie skurwysyńskie i długie. Znaczy długie. Niedługie, krótkie właśnie, krótkie te czasówki i ciężko je wszystkie wykonać. Dopiero od w trzeciej części poszli po rozum do głowy i zmienili trochę te czasówki. Ciąg dalszy fabuły, nie, to już powiedziałem. Odnośnie God of War dwójki, co tu więcej mówić? Zajebista gra, oczywiście, tak jak poprzednia. Tak więc daję ocenę 9 plus za to, że wydłużyli te quick time eventy. No i po prostu łatwiej trochę z tymi bossami, no lepiej po prostu. Już nie wiem co mówić po prostu. Dobra, przechodzimy do końca naszej trylogii, do według mnie najlepszej części, jeśli chodzi o God of War. Znaczy nie wiem jeszcze jak z tym Ascension, tak, i spin-offami dwoma,
ponieważ najpierw chciałem przejść sobie tą trylogię, a tamto to gdzieś tam kiedyś po, jak będzie czas, tak? God of War 3. Mamy polski dubbing, co na pewno daje nam jakiejś filmowości, ponieważ nie musimy skupiać się cały czas na napisach. Dubbing dobrze zrobiony, podobał mi się. Chociaż powiem wam, Bogusław Linda na Kratosa trochę miał dziwny ten głos. Nie był to taki Linda jak z filmu Psy, wypierdolać, nie? Tylko taki łagodniejszy jakby. To mi trochę do Kratosa nie pasowało. Ale reszta jak najbardziej trafiona. Bardzo mi się podobał ten dubbing. Nie mogę powiedzieć, że był jakiś zły. Tak jak mówiłem, mogłem skupić się bardziej na scenie niż na napisach. Bo w poprzednich częściach no, te napisy były, kurczę, spore. Sporo tego gadania. Chociaż nie wiem czemu tak mówię, ale w sumie przecież w cutscenkach nie było jakiejś za bardzo akcji. No ale fakt faktem można było sobie pooglądać, tak? A jak są napisy, to trzeba się skupić na napisach. Tak samo w filmie, nie? Tak. Fabuła. Fabuła w trójce, powiem wam, najlepsza fabuła, jaką widziałem w grach chyba. Bardzo mi się podobała. Oczywiście mamy od razu przeniesiony, mamy pokazane końcówkę dwójki i od razu jest trójka. Czyli tytani wpieprzają się na Olimp, z Olimpu schodzą bogowie, bogowie zaczynają walczyć z tymi tytanami. No i co? Nasze zadanie jest zabić wszystkich bogów. Na początku pomaga nam Gaja, pomagają nam inni tytani. Jednak potem to się tak zmieni, że będziemy musieli zabić i tytanów, i bogów, bo wszyscy się na nas wkurwią. Tacy jesteśmy źli. Przepraszam. Co dalej? Co dalej, jeśli chodzi o fabułę? Musimy ponownie odnaleźć puszkę Pandory. Puszka Pandory jest zamknięta, znaczy taka otoczona jakimś ogniem Olimpu, który po dotknięciu zabija. Nieważne, czy jesteś bogiem, czy zwykłym śmiertelnikiem. Ponieważ Zeus się wkurzył na nas, bo wiedział, co ta puszka nam dała, dzięki niej w sumie zabiliśmy Aresa, bo inaczej pewnie byśmy nie dali rady. Dlatego Zeus wiedział, że przyjdziemy po niego, dlatego otoczył go ogniem puszkę, czyli ją, otoczył ją ogniem Olimpu. Tak więc rozmawiamy. Jedyny bóg chyba, który jest na razie po naszej stronie, to jest oczywiście Hefajstos. Hefajstos nam pomaga trochę. Mówi co i jak, mówi co mamy robić. Musimy odnaleźć Pandorę. Pandora jest zamknięta w labiryncie. Co tam jeszcze ciekawego mam powiedzieć? Ratujemy Pandorę, gdy uratujemy Pandorę jest... Nie chcę też za bardzo mówić, bo naprawdę fabuła jest zarąbista. Chociaż no 2030 to może już każdy przeszedł, ale nie mam pojęcia. Ciężko mi stwierdzić, czy mówić, czy nie mówić. No nieważne, powiem. Tak na szybko. Walka z Zeusem, potem rozmowa z Ateną. Atena przychodzi. Zeus oczywiście pada, w końcu pada. W końcu go zabijamy w szale. Jest taka fajna scena, jak widzimy z oczu Kratesa. Kratosa, co ja w ogóle mówię? Z oczu Kratosa, który cały czas z pięściami napierdziela Zeusa. Mamy taką scenę, że krew bryzga z Zeusa i zamazuje nam oczy. Kompletnie nic nie widać. Ciekawa opcja, naprawdę. To mi się podobało. Wcześniej jeszcze była taka scena, jak Posejdona bodajże zabijaliśmy. Jeśli dobrze pamiętam, chyba tak. No widzieliśmy z jego oczu, jak Kratos nas napieprza. Też bardzo fajna opcja.
No i co, jeśli chodzi o fabułę jeszcze? Rozmawiamy z Ateną. Atena prosi, byśmy oddali jej moc puszki Pandory, ponieważ widzi, co ona uczyniła z nas. Niby była pusta, ale moc mieliśmy dalej jeszcze z pierwszej części, tak nam ona tłumaczy. Jednak Kratos się nie zgadza, by oddać jej moce. Bierze Klingę Olimpu, ten taki wielki, potężny niebieski miecz, i wbija go sobie w pierś. Normalnie nie spodziewałem się takiego zakończenia. Kratos po prostu umiera i mamy koniec. Dobiło mnie to, bo myślałem, że będzie coś jeszcze, ale tak jak czytałem zakończenie trylogii, tak, to zakończenie. No ale nie spodziewałem się, że Kratos się zabije. Dokonał zemsty, tak, zemścił się i umarł. Sam siebie zabił. Punkt drugi. Grafika. No, powiem wam, zajebista. No fakt, że 2010 jest trochę minęło 5 lat, tak, od pierwszej części, ale widać, że naprawdę twórcy wykorzystali, że siedzą już na nowym sprzęcie, wykorzystali nowy sprzęt i naprawdę zrobili majstersztyk według mnie, jak na slashera. Naprawdę wysoka rozdzielczość, super tekstury, efekty, no Jezu, wszystko tam jest. Nowe komba oczywiście, nowa broń, nowe moce, no można by gadać i gadać, no trójka najbardziej mi się podobała, tak, fakt, że to jest oczywiście no 5 lat różnicy od jedynki i nowy sprzęt, nowa konsola, nowa generacja, ale zasługuje na miano ekskluzywa na PlayStation 3, naprawdę. Gameplay, no oczywiście nowe komba, nowe bronie, to już mówiłem, akcesoria. Po zabiciu każdego boga dostajemy nowy, tak jakby ich atrybut, czyli czekajcie. No przeważnie takie cztery rzeczy mieliśmy, czy więcej? Nie, więcej. Więcej rzeczy. Mieliśmy swoje te ostrza wygnania. Klinga Olimpu, która się ładowała i ładowała. Chociaż ładowanie i tak było szybkie. Szał Sparty, jeśli dobrze pamiętam, w jedynce było, co się tak ładowało, to się ładowało, kurde, pół gry chyba. Ten szał Sparty to chyba 2 razy użyłem w jedynce. W dwójce był szał Tytanów, który ładował się ciut szybciej, ale też długo. A tutaj ta Klinga Olimpu, to też się jakoś nazywało, szał czegoś tam. Kurde, w każdej grze zupełnie wszystko inaczej się nazywało. Ciężko nadążyć na tym. Co jeszcze? Oczywiście upgrade'y. Upgrade'ów mieliśmy trochę mniej, aczkolwiek. Zaraz, kurde, zarąbałem się. Przecież nie opowiedziałem jeszcze wszystkiego. Atrybuty. Atrybuty od bogów. Czyli mieliśmy tak, swoje te klingi, znaczy swoje ostrza. Mieliśmy łuka Polla znowu, bardzo się przydawał, ponieważ na przykład jak mieliśmy łuczników gdzieś wysoko, to można było ich z łuku zabić. Buty Hermesa dostaliśmy, proszę was. Normalnie jak znaczy odcięliśmy nogi Hermesowi, potem zabiliśmy Hermesa i założyliśmy butki. Można było zapierdzielać. Gdy zabiliśmy Heliosa, odcięliśmy mu łeb i mieliśmy latarkę taką sporawą, która oślepiała wrogów, rozświetlała nam jaskinie. I co jeszcze? Jakieś tajne przejścia pokazywała też. Też się przydawało. Co jeszcze? Szpony Hadesa. No, kolejna broń nowa. Szpony Hadesa. Jeszcze jakieś dwie bronie były, których oczywiście nie pamiętam. A, rękawice nemejskie od Herkulesa. Potężna siła normalnie miażdżyła wszystkich. Bardzo fajne rękawice, takie na dwie łapy.
i rozwalała też takie potężne kryształy jakieś, które były normalnie nie do zniszczenia przez zwykłą broń, a rękawice nemeńskie oczywiście rozwalały. I ostatnia broń była od Hefajstosa. Hefajstos nam zrobił na łańcuchu takie jakby nożyce, bicz Nemezis, tak się nazywało. I nawet one miały swoją elektryczność. Można było razić wrogów prądem. To był fajna broń. Podobała mi się naprawdę. Co jeszcze? Oczywiście w końcu zrobili dobre quick time eventy. Długie, dosyć były długie. I oczywiście jak się pomyliliśmy, wcisnęliśmy inny klawisz, no to oczywiście też się rozwaliliśmy, ale dłuższe były. Oczywiście nie czekałem chyba do samego końca, nie liczyłem sekund, ile tego jest. Ale naprawdę można było spokojnie znaleźć nawet ten guzik. Było tyle czasu, pokazywał się nam klawisz. Chociaż było to zrobione tak, że gdy był na przykład trójkąt, to trójkąt pokazywał się na górze, na takiej złotej linii. I wiecie, każdy przycisk był na osobnym miejscu, był po tych stronach. I naprawdę było tyle czasu, że można było zobaczyć, spojrzeć na pada i wcisnąć ten klawisz. Tak więc naprawdę sporo. Inna forma czasówek. Nie mieliśmy już takich czasówek, że trzeba było tam dźwignię jakąś, lecieć na drugą stronę pokoju, czy tam do innego miejsca, żeby wejść za bramę. Nie było tego, czegoś takiego. Czasówki tak naprawdę pojawiły się dopiero pod koniec gry, kiedy uwolniliśmy już Pandorę. Były takie sytuacje, że ona gdzieś wlazła, coś tam, woda ją zalewała na przykład, albo leciały na nią ostrza jakieś i trzeba było ją uwolnić. No to chyba jedyne czasówki, jakie były. No i to mi się podobało, jak najbardziej na plus, ponieważ nie było takich nudnych tych czasówek i ciężkich, tak jak było w poprzednich częściach, tylko były takie prostsze i trochę łatwiejsze, chociaż też było mało czasu na to. Trzeba było wszystko dobrze wykonywać. Jak się zaciął, miałem coś takiego, że trzeba było przejść nad przepaścią do dźwigni, by odsunąć kratę i wydostać Pandorę. No to jak nie mogłem spaść się z takiej siatki, no to się wkurzałem, bo te ostrza miażdżyły tą. Tak więc załatwienie były, ale aczkolwiek jak najbardziej na plus, bo były. No było coś innego, tak? Coś nowego dodane. Co nam też daje nowa konsola? Nowy sprzęt. Zrobili w końcu gołe cycki. Tak, mamy możliwość obejrzenia sobie wyrenderowanych cycków. Co jeszcze? Seks z Afrodytą. Jest taka możliwość. Nawet ona sama pyta, czy mamy wybór, czy chcemy ją tego, czy nie. Czy można odejść po prostu, tak? No co ja zrobiłem? No trzeba było przetestować, tak? Trzeba było sprawdzić. Aczkolwiek nic nie widać, już się tam nie podniecajcie. Po prostu fakt faktem można popatrzeć na gołe cycki i na jej koleżanki. Jeszcze księżniczka Posejdona jakaś była, też latała nago. Ale gdy się coś zaczyna, to kamera zjeżdża na bok. A my wykonujemy quick time eventy. Ciekawe, nie powiem. No i oczywiście brak błędów. To by było chyba na tyle. Moja ocena 10, równe 10 za wszystko. No wyższej oceny dać nie mogę, a gra mnie po prostu rozpierdoliła. Za fabułę, za grafikę, za efekty, za quick time eventy w końcu dobre, za gołe cycki, za bogów, za walki, za komba. Jezu, można by gadać i gadać. To jest najlepsza gra, jaką przeszedłem w tym roku. Oczywiście to nie jest jakaś nowa gra, ale mam straszne opóźnienie, ponieważ
No, ile mam to PlayStation? Niecały rok, tak? Kupiłem w sierpniu, w końcu się wziąłem. Sprzedałem PlayStation, sprzedałem Xboxa, tam też w sumie przychodziłem za dużo rzeczy. Chyba jednego Assassina przeszedłem. I przechodzimy teraz do gry na PlayStation, tak? No i to co przejdę, mam taką listę, co zrobiłem, co muszę na pewno przejść, takie starsze tytuły. Tak starsze czy nie starsze, no 2005, 2007 i 2010, tak? Ale jak najbardziej polecam, ekskluzyw na PlayStation 3, na niczym innym nie zagracie. Trójka musowo, a jeśli chcecie znać całą fabułę, no to też oczywiście te dwie części. Jeśli chodzi o spin-offy i tą najnowszą odsłonę, nie wiem, nie wypowiadam się, bo po prostu nie przeszedłem. Co więcej, polecam i tyle. Następna recenzja, mam nadzieję, teraz przechodzę prototypa dwójkę, czyli pewnie pojawi się recenzja z tej gry, ponieważ jest dobra, fajna i pojebana, jak Saints Row 3. Tak więc, nie przedłużając, 33, nawet więcej, bo jeszcze intra, trochę pierdzielenia było. Jak najbardziej myślę, że ciekawego, powiedzmy. Oceńcie sami, dajcie łapę w górę, jak się podobało. Jeżeli jeszcze nie graliście w grę, no to wiecie, że warto. Jeżeli podobał Wam się ten typ rozgrywki, tak więc pewnie przejdziecie sobie. Dajcie subskrypcję, jeśli się podobało. Skomentujcie, jeśli o czymś zapomniałem. I trzymajcie się. Do następnego. Cześć.